Witam wszystkich. Kolejny sobie dzień siedzenia i nic nie robienia. Wczoraj tata przywiózł header. Możliwe, że poniedziałek, wtorek będzie rzepak koszony. No i tak sobie myślę. Zamówione będzie w poniedziałek prawdopodobnie opryskiwacz. Tylko się jeszcze zastanawiam, bo praktycznie jest to samo Biarcki, a Tolmet. Ta sama cena praktycznie, no nie wiem jak jest z jakością. No i właśnie może tutaj ktoś podpowie, czy Biarcki, czy Tolmet. Jestem za Biarckim bardziej, bo chyba bardziej rozreklamowany. I prawdopodobnie zamówię tylko rozsiewacz Devlax albo kurczę, wypadło mi. Nie bury, tylko coś podobnego, tam około 3000 zł, takich 600 litrów. Najwyżej sobie go podniosę stawką. No i co? Na razie tyle. Header sobie czeka do jutra, do wtorku. Zobaczymy, co z tego wyjdzie. Już no, dzisiaj popadało, więc na pewno nie będzie koszenia, ale jutro też mówią trochę przelotne deszcze. No to może wtorek, środa, poniedziałek, wtorek coś wymyślimy. Prawdopodobnie nie wiem, czy będę sprzedawał tego i tego rozsiewacza, tego opryskiwacza, no ale prawdopodobnie tak. Jeżeli ktoś by był chętny, to na opryskiwacz jeszcze jest ponad pół roku atestu. No, rozsiewacza nic nie ma, no ale ogólnie on jest po kompletnej renowacji. Tutaj widzicie troszeczkę tylko rdzy, ale to jest na bieżąco konserwowane. Wszystko działa. Tutaj to działa, to wszystko działa, więc można siać. No a ten też jest w 100% sprawny. Nowe dysze. No wiadomo, stary opryskiwacz też trochę ma wadu, ale jak ktoś by chciał, to proszę bardzo. Jest też 500 zł, 600 może bym go wziął. Za tego to 400. No co, no praktycznie nowy rozsiewacz. A te nowe lejki ani nie mają tylu tych dźwigien, tylko są najprostsze, a i tak 600-700 zł kosztują. No to co, do zobaczenia, do usłyszenia w najbliższym czasie. Na razie, cześć.